Podkreśla dane, żeby lepiej widzieć na czym stoję. Oznaczenia są powiedzmy nieidealne, bo MP kojarzy mi się z masą początkową, to kojarzy mi się z masą końcową, czyli masą całego układu. To jest złe skojarzenie. Przed i po. Tutaj nie ma wartości liczbowych, ale moim zdaniem te rzeczy trzeba traktować jako dane, bo odpowiedzi są wyrażone przez nie. O tutaj. Czyli v przed i v po są dane. Daj, mam trochę mindf**ka, bo idąc tym tropem, to również traktowałbym jako dane. I to też. Ale tutaj Amplituda wydaje się nie być dana, bo mają wyznaczyć, mają wyrazić przez inne rzeczy. Więc skoro Amplituda nie jest dana, to może częstotliwość też nie jest dana? Nie wiadomo. Czytając polecenia, domyślam się, że to czasem jest dane, a czasem nie jest. Tego nie warto czytać, bo to są rzeczy, które założyłby każdy w miarę rozsądny maturzysta. To chyba jest napisane specjalnie dla debili. 41. Częstotliwość. Mogę sobie z tablic przepisać wzór na okres. Bo tam nie ma wzoru na częstotliwość, jest wzór na okres. Co zrobię? 2 pi i pierwiastek z m przez k. Częstotliwość to odwrotność okresu, więc będzie równa odwrotności tego. Co do masy tutaj chodzi oczywiście o masę układu drgającego. I to będzie suma tych dwóch mas, no bo zlepiły się razem. Tak jak czasami psy potrafią się razem tak szczepić dupami i tak chodzić jak tramwaj. To, to to, jest to samo. Dokażę podstawienia stosownych wartości Ty, 1 przez 2pi k to 100. My to w sumie 200 g 0,2 kg. Chyba nic więcej nie muszę robić, już teraz jestem w stanie wybrać właściwą wartość. Patrzę tylko, gdzie jest to przez tutaj. D. D jak Natalia. Trochę płota i przejdziemy do 4,2. 4,2. Dokąd zdanie, bla bla bla. Ampilę drgania układu można obliczyć ze wzoru. No, nie znam tych wzorów. Żadnego. Zapiszę zasady zachowania energii od momentu tuż po zakończeniu zderzenia. Czyli gdy układ ma tą szybkość. To jest szybkość maksymalna, bo to jest położenie równowagi. Tak, tak wynika z tych obrazków, nie? Będę chciał, żeby energia była zachowana, czyli żeby energia kinetyczna w tym miejscu, w położeniu równowagi, była równa energii potencjalnej w w tym miejscu albo w tym miejscu. No, tak mam koncepcję. mv po kwadrat przez 2 jest równe kx kwadrat przez 2. Tutaj x jest równe a, więc będę miał ka kwadrat przez 2. Wyznaczę stąd a kwadrat, czyli podzielę obustronnie przez k mv po kwadrat przez k to będzie a kwadrat. No i samo a to będzie pierwiastek z m przez k razy v po, bo to da się pierwiastkować, bo to kwadrat. Patrzę na te wzory i widzę, że mam nie używać m i mam nie używać k, ale za to mogę użyć f i 2pi. Hmm, f, 2pi, m, k Dokażę wyznaczenia M przez K z tego. Na początek K przez M. Pod pierwiastkiem mam na myśli. To będzie 2PF. W takim razie M przez K, czyli odwrotność tego. To musi być odwrotność tego, czyli 1 nad 2PF. No i chyba już teraz za M przez K tutaj postawię to. I okaże się, że 1 przez 2 pf razy v po to a. Sprawdzam, czy jakoś odpowiedź pasuje. No i widzę, że b wygląda obiecująco. No i tu chciałem powiedzieć, że to zdanie jest moje zdanie trochę złe, bo ono nie sprawdza, czy dziecko dobrze rozumie, co się dzieje. Wydaje mi się, że ono bardziej sprawdza, że dziecko wpadnie na właściwe podstawienie. Mam wrażenie, że można dobrze ogarniać i nie wpaść na to. Ale może tak mi się tylko wydaje. Płotek i 4-3. Energia kinetyczna po zderzeniu do energii kinetycznej przed zderzeniem. Te oznaczenia są nie powiem wadliwe, ale bez sensu, bo skoro w obu przypadkach chodzi o energię kinetyczną, to po co tu jest napisane kin? To jest zbędne. Poza tym oznaczenia symboliczne w fizyce stosujemy po to, żeby nie pisać całych słów, ani tym bardziej całych zdań. Po przed naprawdę skąd ludzie mają wiedzieć, jakie tutaj ZRZ? Można było napisać dwa i jeden, dwa w sensie. Później, a jeden wcześniej, po, przed. Ale nie, będziemy się ćwiczyć w ortografii na egzaminie naturalnym z fizyki. Jezus Maria. Anyway, spodziewam się, że wyjdzie coś z przedziału 0 bo to zdarzenie jest niespężysty, ta kulka się przykleiła, straciła trochę energii, choćby na odkształcenie się, czyli energia chemiczna po jest mniejsza niż przed. Energia kinetyczna to mv kwadrat przez 2. Po to jest masa układu, czyli suma tych dwóch mas. No i v do kwadratu. V po kwadratu. A przed jedzie tylko ta kuleczka z plastyjny. Ona ma masę kuleczka, czyli k, a nie kuleczka, czyli p. mp. v przed. Zaraz nie chuj przez te oznaczenia. Tu z skursyny chcą ode mnie wartość liczbową. Więc ja muszę wyrazić niedane wartością liczbową v przed przez niedane wartością liczbową v po, tak żeby można to było skrócić. Muszę wiedzieć, jaka jest relacja między tym i tym. Inaczej tego nie ruszę. I mogę stwierdzić, jaka jest relacja między nimi, korzystając z zasady zachowania pędu. Zapiszę ją tutaj, bo tu pasuje. Przed zdarzeniem pęd wynosił masa tego, czyli mp, vp. A po zderzeniu pęd wynosił masę tych dwóch razy V, jak je oznaczyli? V po. I tu już oznaczenia zaczęły mi dokuczać, bo oznaczyłem odruchowo szybkość początkową P, a powinien był napisać przed przez RZ. K**ające jest to zadanie. Dobra, po zderzeniu jest cały układ z szybkością V po. Wyznaczę V po bo będzie mi łatwiej, bo V po jest w liczniku. To będzie MPV przed przez sumę tych dwóch mas, czyli masa układu po zderzeniu. To podstawię do tamtego równania w kwadracie, czyli przepisuję wszystko z wyjątkiem V po kwadrat. I mnożę razy to, ale w kwadracie. No koszmarne są to znaczenia. to się źle czyta. Robiłem sobie to wcześniej, zmieniłem oznaczenia na normalne i było o wiele, wiele, wiele czytelniej. CK chyba nie lubi dzieci. Skracanko. To z tym. To z tym. I wreszcie. To z tym. Sprawdzam, co się ostało. Mam MP, czyli masa nie wiem czego, bo oznaczenia są z przez sumę mas, czyli masa układu. MP P jak początkowa 50. Tutaj jest suma mas to będzie 200 to jest 1 czwarta. Albo 025, jeśli ktoś lubi ułamki 10. Ja nie lubię. Koniec tak to się robi. Nie wiem, jakie są Wasze preferencje seksualne drogie dzieci. Ale to w sumie nieważne, bo na Gangbang Festival dla każdego coś miłego. <laughs> Jak widzicie zagra tam wiele zespołów, których nikt nie zna. Ale to nieistotne, bo będzie czeskie piwo. Nie wiedzieć czemu, ale nazwa tego zespołu jakoś szczególnie do mnie przemawia. i hmm. na pewno znajdę chwilę dla tych tutaj dziadków. Zapraszam na ten, a nie inny festiwal, albowiem, bo gdyż spośród polskich festiwali ten jest najbliżej stacji kolejowej. A to oznacza, że można przywieźć ze sobą skrzynkę piwa i nie jechać samochodem. Samochód trwa, bo psuje planetę. Więc jeśli podróży samochodem da się uniknąć, trzeba jej uniknąć. Bo wiecie, od tego co zrobimy w tej dekadzie, będzie zależało, jak będzie wyglądała wasza przyszłość i jeszcze bardziej przyszłość waszych dzieci. To, co teraz gadam, nie wynika z alarmistycznej postawy. Do alarmizmu jest mi bardzo daleko. Ja po prostu odrobiłem lekcję z fizyki atmosfery i widzę, że jest nieciekawia, może być dużo gorzej. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to doczytajcie, no bo science, bitches. Dodam jeszcze na koniec, że książkę do doczytania możesz sobie wygrać w konkursie, który teraz wisi na Patronite. Polecam. Ewa Wachowicz.